Dobrze, dzień dobry moi drodzy. Witam Was. Dzisiaj jest piątek i zbliża się niedziela i przez cały czas myślałem, co tu mam powiedzieć. I wczoraj jeszcze myślałem, że opowiem trochę o euro. Wprawdzie euro się już kończy, ale nie o to euro chodzi. Chodzi o euro w kostce Rubika. Znaczy no w kostce powiedzmy tak. Które zacznie się za tydzień w Pradze i to jest mega. To jest dla mnie ważniejsze wydarzenie niż euro w piłkę, bo sorry, po tym jak Polska odpadła, to przestałem oglądać po prostu. Nie interesuje mnie to, zwłaszcza, że mecze są słabe, po prostu słabe. Tak, ale przyszło mi do głowy pod prysznicem, że opowiem Wam o tym, co ja robię w życiu zawodowym. Bo to jest ciekawe do pewnego stopnia, dlatego że ja z wykształcenia jestem filozofem. Pracuję w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie, a zajmuję się filozofią, ale taką filozofią, która ma duże, jakby dużą bliskość do logiki. Mniej więcej połowę mojego czasu to są wykłady z logiki, ale nie z tej logiki matematycznej. Pozdrawiam wszystkich matematyków. Ale z tej logiki, która bardziej zajmuje się językiem. Tam są takie hokusy pokusy. I no to jest, przepraszam, dziwne, dlatego że no jako speedcuber i filozof to się wydaje, że się gryzie. No ale tak nie jest. To są tak naprawdę dziedziny bardzo podobne i nawet mam zaproszenie na konferencję za 2 miesiące, gdzie chcę o tym poopowiadać i tak szukam jakiegoś klucza. No i dlatego o tym cały czas myślę, jakie tu są podobieństwa, bo tak się domyślam, że większość z tych, którzy oglądali, czy tam jakaś część, ale są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o filozofii, gdzie filozof to raczej jest takie skojarzenie negatywne. Jakaś tam moja znajoma kiedyś robiła badania, jak słowo filozof jest używane w języku polskim, wyszło jej, że negatywnie, znaczy mówimy na przykład nie filozuj i tak, albo za dużo filozofujesz i tak dalej. Więc skojarzenia są bardzo negatywne. Tymczasem no, filozofia jest taką dziedziną bardzo ładną i bardzo ciekawą, gdzie tak naprawdę jakby jak ja bym miał powiedzieć, co się robi filozofii, to bym powiedział, że się bada argumenty. Argumenty za czymś. Oczywiście flaki mi się wywracają, jak słyszę o filozofii sportu, czy widzę, jak tam na przykład w tej piłce kopanej jest tam mowa o filozofii gry w piłkę nożną. Nie, to w ogóle nie ma nic z tym nic wspólnego. Tak, ja wam powiem, przepraszam, trochę podziębiony jestem. Ja wam powiem, co mi się podoba w filozofii. Jakby są zawsze takie, są trzy rzeczy, do których zawsze wracam, jeżeli chodzi o filozofię. Pierwsza rzecz to jest to, z czym zawsze mam problem, czyli co to jest słynny, sławny rozum, racjonalność. Dlatego, że no i tu jest duże podobieństwo do kostki Rubika, dlatego, że no, my posługujemy się takim hasłem, mówimy, że ktoś jest mądry, głupi, ma rozum, nie ma rozumu. No tymczasem z tym rozumem to jest taka sprawa bardzo trudna, bo prawdę mówiąc nie wiadomo, co to jest ten rozum. Dlaczego nie wiadomo? Dlatego, że my przywykliśmy uważać, że każdy problem ma tylko jedno rozwiązanie, to znaczy, że rozum jest tylko jeden. Tymczasem, jak się układa kostkę Rubika, to wiadomo, że problem nie ma jednego rozwiązania. To znaczy, jeżeli skrambli, tu jest to podobieństwo do kostki, tak? Mam jakieś takie trywialne, beznadziejne pomieszanie. Tak? Jeżeli tu jest kostka pomieszana, to ja już teraz na wstępie mogę rozwiązać przynajmniej dwoma metodami, które uwielbiam, czyli Roux i Friedrichem. A mogę to rozwiązać jeszcze 5 dodatkowymi, mogę to blindem rozwiązać i tak dalej. Jak ktoś się mnie spyta, które rozwiązanie jest najlepsze, to nawet w Speedsolvie ja nie potrafię odpowiedzieć. Bo Roux i Friedrich są tak samo dobre, a jeszcze jak do tego dorzucić jakieś tam elementy ZZ-a, no to też jeszcze lepiej. Do blinda na przykład Roux i Friedrich się nie nadają, trzeba innej metody. I już to pokazuje, że jeden problem, ułożenie tego cholerstwa, nie ma jednego rozwiązania. To znaczy, że nie do końca wiadomo, co to jest ten rozum. I to są bardzo rzeczy skomplikowane i trudne. Druga sprawa, która z filozofii zawsze mi się podoba, to jest pytanie o to, co istnieje.
Nie, to znaczy, wiadomo, kostka istnieje, nie? Ale już takie na przykład kolory, czy istnieją, tak, no to już jest problem, nie? Bo one gdzieś istnieją w naszej głowie, ale jakby istniały tylko w naszej głowie, no to wszystko to by była fikcja i ułuda, tak? No bo kolor się tworzy gdzieś na styku między obiektem a moim okiem. No i to się zaczynają problemy, zwłaszcza jeżeli też weźmiemy takie ogólniki jak tutaj z tymi kolorami, słowa czy istnieją, znaczenia słów, no takie tam historie, to tutaj u studentów na wykładach często męczę z tego i tam później mogę poopowiadać jak tam z logiki mam, że to się nie będę zagłębiał. I trzecia rzecz, która mi się podoba w filozofii, do której też cały czas wracam i nawet coś tam próbuję na ten temat pisać, to kwestia istnienia dobra. A dlatego, że my no, używamy tego zwrotu, że coś jest dobre, coś jest złe. Natomiast mamy też taki problem, że uważamy, że co jest dobre dla mnie, nie jest dobre dla ciebie i że to takie jest względne, nie? Że wszystko jest względne, płynne, relatywne, no. I to jest ciekawe, nie? To znaczy, jak to pogodzić? Czy dobro jest jakieś obiektywne, ogólne, takie łączące ludzi, czy też jest tak, że każdy ma swoje dobro i tam swoją drogą idzie. No i znowu przekładam jest na kostkę, nie? No jak ktoś mnie pyta, czy ktoś, ja mogę się pytać w zasadzie, powinienem się pytać, jak mogę zostać dobrym speedcuberem? No to jest pytanie, które nie dotyczy wprawdzie etyki, ale dotyczy, używa tego słowa dobry w takim specyficznym znaczeniu. No i zobaczcie, każdemu z was, jak słyszy to pytanie, to narzuca się jakaś odpowiedź, nie? Na przykład popraw TPS-a, albo Luka Held, albo naucz się dobrych algów i Friedricha, zostaw tego cholernego RU, albo cokolwiek innego, prawda? I teraz możemy zacząć na ten temat dyskutować i czy tego chcecie, czy nie, to wtedy, kiedy dyskutujecie na takie tematy, to trochę, za przeproszeniem, filozofujecie. Dlatego, że to są rzeczy, które tak naprawdę są no, nieweryfikowalne. To znaczy, my sobie przekładamy nasze doświadczenia z jednej dziedziny na jakąś inną dziedzinę, nie? Bo na przykład komuś pomogło wolne układanie do tego, żeby zacząć układać dobrze. To zadziałało, nie? A dla kogoś innego na przykład dobrze zadziałała przerwa. To też jest czasem, nie? Ale to się nie sprawdza w każdym przypadku, nie? Nie, to są takie bardzo zindywidualizowane sprawy. A w momencie, kiedy się zaczniemy jeszcze kłócić o to, na przykład właśnie, jaka metoda jest najlepsza, no to jest przykład sporu, który ma charakter filozoficzny. No, on jest nierozstrzygalny, taka jest filozofia. Spory filozoficzne są, ja zawsze tak mówię, spory filozoficzne są rozstrzygalne metodami filozoficznymi. No to znaczy, że to są nierozstrzygane. Przyszedł mój kot i będzie chciał wyjść. A tu jest kartka z przygotowanymi właśnie uwagami na temat Euro 2016. Chociaż ja się wypuszczę. O, to jest Arystoteles, filozoficzny kot. Mam nadzieję, że się tam złapał w kadrze, bo nie chcę tutaj przystawić, żeby nic się nie stało. Kot Znajda. No, bardzo sympatyczny, bardzo taki z dystansem do wszystkiego właśnie filozof. Tak, także zajmuję się filozofią. Na co dzień też, no mówię, wykłady do... No, najmniejsza liczba osób, do jakiej mówiłem wykłady, to chyba 3 czy 5. To były w ogóle najlepsze wykłady, bo wtedy mogliśmy sobie swobodnie porozmawiać. A zdarzało mi się mówić i do 200, i do 300 osób. Także takie jest moje wykształcenie, taki jest mój zawód. I takie są jakieś związki tutaj z kostką Rubika, która po prostu bardzo mi się podoba. Tak, to chyba takie najważniejsze rzeczy. Mam nadzieję, że to nie zanudziło was za bardzo. Ja tak pomyślałem sobie, że opowiem wam o tym, żeby już tutaj jakby nie było żadnych niedopowiedzeń. Pomyślałem sobie też, że dopiero na koniec powiem o tych takich rzeczach technicznych. To znaczy, bardzo dziękuję za wszystkie obejrzenia. Jak są do końca, to jest fajnie, ale jak tam was to nudzi, to trudno. Tak. Więc bardzo dziękuję. Widziałem, że ten mój drugi film, drugi czy trzeci, miał chyba 50 wyświetleń na dzisiaj, dzisiaj jest piątek, co mi bardzo cieszy, bo to znaczy, że przynajmniej 10 osób go obejrzało, bo 40 to pewnie moich.
Tak, nie, oczywiście żartuję, bo tam z 10 razy musiałem wejść, żeby tam odpowiedzieć na jakiś komentarz, bądź zobaczyć w ogóle jak to wygląda. Także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też za wszystkie lajki, jakieś tam subskrypcje. One naprawdę bardzo cieszą. To jest fajne. Także jeżeli ktoś subskrybuje, to znaczy, że no ma jakąś chęć dalej oglądać. Jest to ciekawe i to zawsze też cieszy. Tak, no to tyle. Słuchajcie, trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień.